Moi drodzy, pewnie pytaliście się, jak się bawią w tym Blizzardzie. Uwaga: 10 lat darmowej subskrypcji, WoWA. Taki bonus przyznał sobie zwolniony pracownik Blizzarda. <grym> Moi drodzy, na łamach gry online. Dowiadujemy się, że Adam Holiski opuszcza Blizzard, ale przed zwolnieniem nie umieszkał odebrać zaległych, tak zwanych zaległych kluczy do subskrypcji World of Warcraft. Czym zapewnił sobie około 10 lat darmowej zabawy? Nastroje w studiu Blizzard Entertainment raczej nie są radosne po ostatniej fali zwolnień. Jednak jeden z usuniętych ze stanowiska pracowników, tzw. zamieci, czyli Blizzarda, na osłodę przed odejściem, zapewnił sobie prawie 10 lat subskrypcji World of Warcraft, moi drodzy. 10 lat subskrypcji World of Warcraft. Teraz Polacy sobie tak zapytają, kurwa, ile to jest pieniędzy? Dobra, liczymy, widzowie. To jest pierwsza rzecz. Kalkulator. 10 lat to jest 120 miesięcy. Razy. Ile miesiąc, ile, ile złotych kosztuje miesiąc WoWa? 40? 50? Ile tam wyskoczyło, jakie polskie stawki teraz są, jak Blizzard przeszedł na złotówki? 50 na miesiąc. Dobra, razy 50. Dużo nie zyskał. 6000 złotych? Adam Holyski od lat pracował dla Blizzarda jako główny menadżer spraw produktu powiązany z WoWem. Wcześniej dał się poznać fanom Azeroth za sprawą Blizzard Watcha, czyli serwisu poświęconego wieściom na temat gier Blizzarda, zresztą w ciągle aktywnego. To właśnie zatrudnienie go przez studio w połowie 2009 roku zakończyło jego dwunastoletnią przygodę z tą stroną. Niestety twórca znalazł się wśród wielu osób zwolnionych z firmy. Nim jednak odszedł e, i generalnie otrzymał formalne e, wypowiedzenie szybko wykorzystał wszystkie posiadane kody rocznej subskrypcji WoWa przysługujące mu jako pracownik Blizzard'a najwyraźniej trochę ich zachował i w efekcie Amerykanin może spokojnie grać aż do 14 października 2033 roku ku uciesze internetów zachwycony jego działaniem na serwisie X by było zabawniej holiski mógł zapewnić sobie nawet dłuższą subskrypcję tyle że gdy pobierał kolejne klucze w trakcie spotkania w firmie, witryna do generowania kodów nie wytrzymała obciążenia. Być może nie on jeden wpadł na ten pomysł w tym samym momencie. Jak widać, Holiski bynajmniej nie porzuca gier Blizzarda, jednakże tego samego nie można powiedzieć o branży. Twórca przewiduje, że najpewniej porzuci tworzenie gier wideo, zresztą najpewniej nie on jeden. O ile nie trafi na tak zwanego jednorożca, czyli chodzi o jakieś taką super studio. E, bo tak dosadnie nazwał oferty pracy, które mogłyby być dla niego atrakcyjne. No to to tak co, no, moi drodzy. E, 6000 zł za granie. No nie jest to jakaś giga kwota. Nie jest to taki jakiś. No taki, taki newsik. To jest taka, taki, taki newsik po prostu. Udostępnił informację, że do 2000. Ogólnie to, jak sobie policzycie, ile przez całe życie wydaliście na abonamenty, chociażby w Wowie albo inne gry. Gdzie się płaci abonamenty, no to też wyjdą fajne sumy, jak sobie policzycie, jak graliście w gry albo usługi, które opłacacie jako abonament. Ale umówmy się, jak ktoś ludzie gra dosłownie w jedną grę i gra w nią długo, to 50 zł. Ja nie chcę bronić abonamentów, ale. 50 zł na, na miesiąc w grę, w którą grasz cały czas, i w sumie tylko w jedną, to po prostu ludzie sobie kupią i będą grać. Ja jestem z takiego jeszcze etapu, gdzie żeby móc grać w Wowa, trzeba było albo w Empiku kupić doładowanie, albo trzeba było mieć PayPala czy kartę kredytową. Nie mając tego, nie mogłeś opłacać tych abonamentów, nie. I ogólnie ja, ja pamiętam wtedy to były czasy chure, nie wiem, TBC. TBC chyba z wodkiem, no jakoś tak, TBC chyba, bo ten. No to wtedy z kumpli graliśmy w WoWa e, na jakimś tam serwerze, nawet ja nawet nie wiedziałem na początku, co to jest w ogóle serwer oficjalny, serwer prywatny, no po prostu wiesz. No kumpel mi dał link, mówi ściągnij to 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 20 paczy e, i gramy, nie? I powiem wam szczerze, że dopiero później zrozumiałem dlaczego jakby tak mało ludzi wokół mnie miało abonamenty, bo ciężko było to kupić plus mało kto z nas miał pieniądze jeszcze wtedy, bo no trzeba chodzić było do pracy i mieć regularnie hajs. A takie o kilkadziesiąt złotych co miesiąc to nie było tak, hopsiup, nie tam wiele lat temu. No, ale myślę, że teraz już jest to. Słuchajcie. Nie martwcie się, teraz twórcy gier tak wam to wszystko przygotują, żebyście nawet nie mieli wyboru, a będziecie musieli opłacać regularnie pieniądze, bo inaczej w nic nie pogracie. Wszystko przejdzie na abonament, więc się przygotujcie do tego i już, już sobie przygotujcie portfele, karty kredytowe i Paypale, bo bez tego nie pogracie. No.